Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie z miejsca, które oczywiście nie jest miejscem przypadkowym, z pisarzem, który oczywiście nie jest pisarzem przypadkowym, bo dziś wydarzą się tu rzeczy niesamowite. To znaczy, Maciej Siembieda pewnie powie, że niczego nie może powiedzieć, ale kim bym był, gdybym nie próbował? Dzień dobry, dobry wieczór, Maćku. Dzień dobry, nic nie mogę powiedzieć. Dziękujemy Państwu, oddajemy głos do studia w Świętochłowicach. A tak naprawdę jesteśmy w Warszawie, za nami Muzeum Fryderyka Chopina. Oddaję głos redaktorowi prowadzącemu. Przed nami Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. W plecaku 075 Fryderyka Chopina. W każdym razie jesteśmy tu rzeczywiście nieprzypadkowo, ponieważ zwabiła nas tutaj następna powieść z Jakubem Kanią, która się nazywa Kołysanka, a Fryderyk Chopin, nie ten w płynie, ale ten w nutach, odgrywa w niej pewną bardzo ważną rolę. Oczywiście nic nie mogę powiedzieć, ale już i tak jako człowiek długojęzyczny zdradziłem tytuł oraz, no nie powiem oczywiście Państwu intrygi, bo bym Wam wszystko zepsuł, ale będzie się naprawdę, może nie tyle działo, ale będzie grane, będzie coś grane. Będzie coś grane. To teraz, skoro już tak ładnie nam idzie, to powiedzmy, czy ta akcja będzie się działa w większości tutaj w Warszawie, czy jednak w inny rejon Polski nas przyniesie? Nie, aczkolwiek jesteśmy dokładnie w miejscu, w którym odbędzie się jedna z najważniejszych rozmów w tej książce. Rozmowa Jakuba Kani, ona jest tutaj na dole na chodniku się wydarzy, tu przed właśnie muzeum. To będzie rozmowa Jakuba Kani z panią muzykolog, z panią profesor muzykologii. I to będzie rozmowa, która no, bardzo wiele w tej książce zagmatwa, bardzo wiele. Natomiast akcja będzie się działa przede wszystkim w planie historycznym na Śląsku. Bytom, Ruda Śląska, Sząbierki. Świętochłowice. Mniej, ale w pobliżu, blisko, ciepło. I na Opolszczyźnie, gdzie to nie powiem, bo już byłoby wszystko wtedy jasne, a tak jak już przemówili na początku, nic nie mogę powiedzieć. To skoro nadal jesteśmy w momencie zero, czyli niczego jeszcze nam nie powiedziałeś, rozumiem, będzie tak jak zawsze u Ciebie, będą fakty, jak to ładnie niektórzy mówią, będą fakty autentyczne, obudowane opowieścią. I te fakty pewnie są związane z Chopinem. Tak. Fakty będą faktami. Dużo jest w nich Chopina. Ale też nie tylko Chopina, też różnych innych niespodzianek. Natomiast mogę Państwu tylko powiedzieć tyle, że będzie w tym sporo muzyki. Będzie w tym oczywiście, jak to zwykle u Jakuba Kani, rozwiązywanie bardzo skomplikowanej zagadki, która będzie miała kilka wątków i która się będzie bardzo mocno łączyć generalnie z obszarem kultury. I będzie jedzenie? Będzie jedzenie, tak, będzie jedzenie. Tym razem prowansalskie i tym razem autorem tego jedzenia będzie człowiek, który się z Jakubem Kanią zaprzyjaźni. Ale co z tego wyniknie, to Państwo zobaczą. Wiemy, że będzie Chopin, nie wiemy, czy będzie Schopenhauer, to się wszystko okaże. Ale kiedy książka na naszych półkach? Myślę, że w październiku. Lub w listopadzie, ale chyba raczej w październiku, bo wydawca będzie chciał zdążyć pewnie przed targami w Krakowie, w Katowicach, o ile pandemia na je pozwoli. Jest gotowa. Dzisiaj się właśnie wracam z Big Book Festiwalu, stąd nasze spotkanie w Warszawie i dowiedziałem się, że już dostanę redakcję w poniedziałek, ponieważ ja dość szybko się z redakcją z reguły potrafię uporać. No to myślę, że produkcja się już zacznie, okładka, pierwsze próby okładki już są, nie będzie to długo trwało. Rozumiem, czyli wiedzą Państwo wiele, ale na tyle niewiele, żeby
ten niedosyt pozostał i żeby czekać na październik, tudzież listopad, ale pewnie tak jak Maciek powiedział, targi książki w Krakowie będą tą cezurą czasową, kiedy książka, jeśli pandemia pozwoli, się ukaże. Czy jesteś zadowolony z tej książki? Tak. Jestem zadowolony z tej książki. Redaktor stwierdził, że jest to najlepsza książka z Kanią, ale bardzo dużo ludzi mówi o wszystkich książkach, że to są najlepsze książki z Kanią. I fankluby są mniej więcej tak liczne, jak fankluby kibiców w tych szalikach. A może nie tyle, żeby zapełniały stadion, ale są równie zdeterminowane do obrony swojego tytułu. A masz okulary przeciwsłoneczne i obawiałem się, że szukając jakiegoś porównania spojrzałeś na mój brzuch i chciałeś powiedzieć, że jak fani kotletów schabowych, ale dziękuję, że nie poszedłeś w tę stronę. Jadłem dzisiaj kotleta schabowego z kostką. A czy kremówka była? Nie. Bo mamy z Maciejem taką świecką tradycję, która się w związkach narodziła, że ona jest niekultywowana, pandemia nam przerwała trochę. W Warszawie są, możemy zaryzykować, najlepsze kremówki na świecie. W Wadowicach twierdzą inaczej, ale ja też się skłaniam ku Warszawie. A gdzie? To być może powiemy Państwu w następnym odcinku. Jeżeli oczywiście producent tych kremówek wykupi sobie na smaku książki tego typu produkt placement. Zapraszamy. Więc jeżeli następna rozmowa będzie przy kremówkach, to wiecie, że hashtag współpraca. Maćku, dziękuję Ci, że tak... Dziękuję. To jednak jest dobry sposób wymęczyć człowieka, niech ma te spotkania, niech podpisuje książki. Potem przychodzi na takie nagranie i mówi, że nic nie powie, a mówi. Wszystko mówi prawie. Wszystko mówi. Jeżeli Państwo to oglądacie, to znaczy, że Maciej nie zadzwonił w nocy i powiedział, wiesz co, nie, zostaw to do października, niech to leży na dysku. A jeżeli oglądacie... A nie, to jeszcze tego nie uzgodniliśmy. Rozliczymy się w kremóweczkach. Dziękujemy Państwu dobrego. Bardzo serdecznie. Życzymy Wam spokojnych wakacji. A my możemy już powiedzieć, nie będzie to tajemnicą, że widzimy się za chwilę w Gdyni. Tak, widzimy się na plenerze literackim w Gdyni, gdzie chcemy też widzieć i Was. Jeśli macie kremówki, zabierzcie ze sobą w lodówkach takich przenośnych. W czymkolwiek przyjmiemy każdą liczbę tych kremówek, bo jesteśmy jeszcze bardzo szczupli. To prawda jest. Dziękujemy. Dziękujemy.